Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Mrocznymi Elfami. Tak więc, no, ostatnio tutaj mieliśmy nieprzyjemne wojny, powiem szczerze. Musimy zarządzić pełen odwrót, jednak... No, wampir jest słaby, jeżeli chodzi o jednostki, ale to jak szybko się regeneruje, no to jest nieporozumienie. Co więcej, po przegranej bitwie może użyć cmentarzyska, żeby na bieżąco odtworzyć całą armię. Czyli de facto nas zawsze outmeczuje, jeżeli chodzi o liczbę jednostek. To nie jest idealne, mówiąc najdelikatniej. Ale dobrze, zarządziliśmy rezygnaty tutaj z obszarów w Lastrii, czy też na granicy między Nagarontem a Lastrią. I będziemy przerzucać nasze dwie pełne armie, czyli w momencie, kiedy to dotrze, to myślę, że front się złamie na naszą korzyść. Więc na razie to trzeba tam dopłynąć. Co nam zajmie, no, lekko licząc, 20, może nie, 15 tur jakiś, bym powiedział. Sorry. Tu... To bym przerzucił... No i tu oczywiście rozbudowujemy się stale. I otworzyliśmy sobie też nowy front na południu. Są pytanie, czy to rozsądne, ale wydaje się, że mamy na to zasoby. Najpierw rozwalmy tą. Też fajne miasto zajęliśmy. Jak ono się rozwinie, to ten budynek niszczy, w sensie niszczy, blokuje kary za różne wydarzenia na morzu, co jest bardzo, bardzo wygodne. No i zadowolenie, nie chcemy tutaj mieć od razu buntu. Tutaj wiesz, jak to stracimy, to pół biedy, to jest armia tylko powołana w celu przejęcia tego obszaru i potem może się z nią stać, co się stanie. Ale tu fajnie będzie mieć ten przyczółek. Mówię, z tego być może zrezygnujemy, ale tu na południu chciałbym to zachować dla siebie. Sporo bonusów. No to tą bitwę wielką na koniec poprzedniej tury. Tutaj nie jestem pewien, czy to jest przydatne, więc się arką. A, i tutaj powstało małe państewko elfickie pod kontrolą demona. Najbardziej ta wojna z Krasnodarem nie leży, bo mogą przeszkadzać w dokończeniu tego. Bardzo chętnie bym się z niej wycofał, nawet za cenę kilkudziesięciu, nawet kilkuset tysięcy.
No, to nie będzie krótka kampania. I może mamy doskonałą sytuację geopolityczną, ale... Daleko od domu się ciężko walczy. Nie, 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 nie. Elfy nam nie przeszkadzają. Zresztą mroczne elfy muszą mieć wrogów, żeby łapać niewolników. Tak naprawdę ta wojna się nie może nigdy kończyć. Nawet zwycięstwo nie jest najważniejszym celem czasami. Kurde, ten krasnolud sobie nie radzi z tym wampirem. Tak, wolę lojalność. Wysłał jakąś zdechłą armię. Może wreszcie ruszy w górę, to by było najlepsze, jakby to wszystko ruszyło wreszcie na kogokolwiek. I dało nam trochę wytchnienia. Wydaje się, że mieli za dużo. Przesuńmy się gdzieś tu. No tak jak mówię, naspamimy, bo to... Taka rola tej armii. W sumie to ja tu mogę trzech i tak zwerbować na miejscu. To ja Arkę jednak ruszę. W górę, żeby tutaj szybciej zregenerować główną armię, też odbudować w sumie, żebyśmy Medus natracili. Czy mogę mieć jedną unikatową? Niewiele się różni. No, siód ma większą siłę wręcz. No co z tymi miastami zrobi mi to, nie wiem jeszcze. Niech się tam mnożą. Dyscyplina, super. Sorceress of the Dark Convent. Noble born. Już zwiększmy jakąś obronę pokładową. Niestety muszę o tym wszystkim pamiętać, żeby się wszystkim przemieszczać. To jest ciut upierdliwe. A, zapomniałem, jeszcze ją miałem wziąć.
serving these thralls. Set the sails. Możesz to rozwalić. Sail, damn you! Tyrant of Naggaroth. With haste, anchors away. What? Powoli się poprawia, ale mówię, nie mogę, jakby miał jakieś miasto przy granicy, żeby mu przekazać, to by rozwiązało problem. Na przykład, chociaż to bym wolał chyba oddać naszym sojusznikom. Tu jest krasnolud, co on tu robi? Nie. Ten demon ma chyba dosyć roboty w tej chwili z tym jaszczuroludziem na południu, więc raczej nigdzie indziej się nie będzie udzielał. Te wojny sobie tam ma, bo ma. Fajny miecz, ale no niestety tego tutaj nie zamierzam atakować. A, budujemy dobre relacje. W sumie nie wiem, czy to jest lepsze, bo to jest niby ta niższego tieru. Czy co nie? To i tak mogę werbować złote, więc trochę nie ma to sensu tak kombinować. O. A i tak w dwie tury będziemy w pełni gotowi. Thank you.
że tu zachowam neutralność. Widzicie? Ta armia malutka tu była. Wycofując, nawerbowała jakieś dziadostwo, zakładam. Już jest pełna. No i obserwujmy. Mam nadzieję, że się nam uda to zdobyć tym razem. Dreadlord of Naggaroth. The ocean awaits. Plotting a course. Unequaled. Chyba od razu będę tutaj płynął, nie będę zahaczał o nasze ziemię, dbą regenerację. Damy radę. No, z kasą dość kiepsko stoimy. Dużo armii mamy po prostu. Chyba ją wezmę, chociaż zobaczę, może ktoś się lepszy pojawi w następnej turze. Sobie pozwolę trochę poszaleć. Przyda się. O, nie zajmiemy w tej turze, trudno. Naprawdę tu ostro dostał w tyłek. No, złotem. Ale pewno nie odda. Zobaczymy. Wampir, wampir. No chociaż w sumie może to zajmiemy, żeby tu mieć te dwie prowincje. W sumie i tak chcę czekać z atakiem na wampira na te, żeby mnie flot, jak to tam nazwać, co tu płyną. Można by te trzy cofnąć i tu po prostu ich zmiażdżyć. Muszę sprawdzić, z kim mają sojusze.
Tak. Chociaż trochę mnie korci kontynuowanie tych działań. Co oni tam mają? Ale bądźmy rozsądni. Czas jest naszym przyjacielem. Dread Lord of the Druki. Supreme. Tyrant of Naggaroth. Black-hearted Dread Lord. Mistrzostwo broni. Czyż tu jest za 15% do siły broni, tak. Spadniemy do mniej więcej zera z dochodami, ale my i tak w dużej mierze żyjemy po prostu z łupów, więc to jest do strawienia. Właśnie, miałem jeszcze sprawdzić, czy mają jakieś sojusze. Nie, tylko z elfem, którym i tak walczymy, więc de facto to nie będzie problem. No, tu więc te diamenty mnie zainteresowały. This is no place for... No, Harganet płynie i płynie, zakładam, wszystkim do Starego Świata. Bo ta wojna nasza z krasnoludami nie ma realnie powodu. Ją mamy, ponieważ krasnolud tam zwalcza demona. Wojna z nami mu też nie jest potrzebna, jesteśmy za daleko. No, zawsze jakaś kasa, nie obraża się. Dobra, malutka pauza. Dobra. Lecimy dalej.
zrobimy trochę cofkę, powiem szczerze. Czekamy na te siły. Chyba jest w miarę bezpiecznie. Czyli możemy się rozdzielić. Okej, nawet się widzę regenerują. Powoli, ale zawsze coś. Ale ciągle daleko, kurde. Doczekamy. Pytanie, czy ja chcę ten bunt? Chyba nie. Naprawdę lubię świat Warhammera, ale to już na pewno nieraz mówiłem. W sumie patrząc, ile terenu zajmujemy, to wolno nasza pozycja, jeżeli chodzi o siłę, rośnie, no ale niestety tu w dużej mierze liczą tylko armie. No i też zakładam, że to jednak minus za spaczenie nas boli, jeżeli chodzi o ekonomię. Jakby na to nie patrzeć. O, to mi się podoba.
Zaczynamy poprawiać sobie lojalność. Na początek zrobię szybszy przyrost. Po prostu. Już nie ma sensu i tak, które to się... O! Tu nas dziabnie. Tego nie powstrzymamy. Może tą główną armię poślę, żeby miała okazję się z nim zmierzyć i nabyć nowych umiejętności. Tak chyba zrobimy. Tu muszę znaleźć nasze statki. Jaj, czy nie ma levelu? Kurde, przecież mieliśmy nie mieć kary za sytuację na morzu, od tego portu. Ale już bliżej niż dalej, szczerze mówiąc. Wisdom awaits. Nothing you can say will... Do you come to forge peace or make war? Jesteśmy drudzy na świecie. Robi wrażenie. Nie sądziłem. Kurde, rozrasta się nieprzyjemnie. O kurde, ten nas ruszył tak dosyć agresywnie. No dobra. Nie potrzebujemy tu wzywać sojuszników do tej mikrowojenki. Yes.
anchors away. Dreadlord. No, to być bye bye teraz. Slaughter calls us. No, po prostu muszę zajmę, bo to jest dosyć bogate miasto. My stoimy dobrze z niewolnikami, zresztą z kasą też. We have a deal. Tyrant of Nagar. Dość szybko dojdą do siebie. The torment. Not because you told me to. Ja to cofnę, bo w tym nie jest, żeby to głupio zginęło. Such terrible concoctions. Szybka akcja, myślę, że się opłacało. I też troszkę z kasą ogólnie stoimy lepiej. No, tu jest co ogarniać dla tej arki na morzu. Death and carnage await. Cruel and deadly. Plotting a course. Fear my malice. I will stay strong. Black-hearted dreadlord. Set the sails. Sorceress. Row, damn it. Lord of the Black Court. What now? What is your dark purpose? Ah, the sea. No. No, już bliżej niż dalej. A co tutaj? Może jednak już się ruszyć na tą operacji. Trochę się tu odsłonimy z tego powodu, ale te armii się tu nudzą w sumie. Tutaj to nie wiem, gdzie nawet utrzymamy. Ale póki co niech jest. No, wampir nie wie, ile na niego szykujemy tutaj zasobów. A tu elf sobie niech zdobywa. Dostaniemy bonusa za niego? Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że tak. Te kolory są tak podobne, że ciężko powiedzieć, że jedno państwo zaczyna, a drugie kończy. Taka prawda.
It is a wonder that you were cursed zombies. O, ty dziadu. Jest tak, że tak daleko, że to mnie przejmuje. Chcesz nas zaatakować? Twój problem bardziej niż nasz. Teraz sprawdzę, jak z tym krasnoludem nieszczęsnym, czy już może dojrzał do tego, że czas wojny skończyć. O, tak, większa siła broni. Ciekawe, nie zajął. Tylko poniszczył. To mi się podoba. My stać nas. Zarówno pełnym niewolników, jak i pieniędzy. A, tu nie mogę, bo za niski poziom miasta. No dobra. Z tą armą do końca nie wiem, co zrobić, no ale jak już jest, to niestety tutaj funkcjonuje razem z resztą kolegów. Trochę nadprogramowa. Pięć, a z główną to 6, ale główna myślę, że sama jedna rozwali elfa. Więc to też jest jakaś tam metoda. Fajne bonusy, tylko mówię, tak się tego nie przydadzą jemu. Uważaj, może niezadowolenie się rozruszać. Moglibyśmy ograniczyć to spaczenie. Pieniądze są nam teraz średnio potrzebne. Seeks my audience. A i zapomniałem sprawdzić, co u krasnoludów.
Oj, co to tak? O, myślałem, że się zwiesiło. A tu większość tych frakcji to taka mocno mizerna. Zostawmy, że jest ten sposób. Nie wiem, czemu mi się nagle pasek tu wyświetlił. Dobra, już zniknął. Pasek zadań. Kurde. Supreme sorceress of Grom. Throw, damn it! Onward! Malevolent lord, sail, damn you! W sumie nawet bez tych sił, może gdzieś nie będziemy powtarzać tych ostatnich błędów, że się szarpaliśmy w nieskończoność. Black-hearted dreadlord. O, tu było lepiej. O, jakaś flota, która może nas potencjalnie chcieć dziabnąć. Się przyczajmy może gdzieś. O. W sumie i tak nie będzie mogła Arka ich wspierać. Może tu ruszyć, aż zanim tam dopłynie to wieki. Oj, piąteczka. Ładniusio. Do not sully my presence any longer than you must. O, przerośnie nas, czyli mniej więcej jesteśmy równi w tej chwili. Dark power. Limitless power. Vicious dreadlord. The ocean awaits. W sumie, by nie było buntów. Nawet tu wpłyniemy, no to tu najbliżej będzie potem do ataku. Fire in my soul. I am Malice, tyrant of Hack. A ty co byś chciał? Atakujesz, kurde. No dobra. Sam chciałeś tych problemów.
W sumie aż dziwne, bo w tej sytuacji też, no dobra, ma trochę tu przewagi, tą niego, ale jeżeli ruszymy na niego wszystkim zamiast na nieumarłego, to go zmiażdżymy. Pytanie, czy to chcemy robić. Ale mi nam przeszkadza, więc pewno tak, przynajmniej do czasu przybycia tych armii, to tu go rozgromimy w tym miejscu. Może nie będziemy go likwidować doszczętnie. A to gdzie? Na morzu, kurde debile. O kurde, teraz Krasnul będzie jeszcze potężniejszy. No dalej, bo jedno miasto. Być może tutaj zdobędziemy i na szybko przehandlujemy i to załatwi sprawę. Mamy dosyć niewolników i kas, więc będziemy teraz troszkę grzeczniej tutaj się zachowywać. No to bym chciał kupić, ale nie jest tak prosto. Oj, jaszczuro ludziu, jesteś zwałkowany. Czy ich też tu nie skasować, żeby potem nam nie wybili noża w plecy przy jakiejś okazji. No tak trochę posprzątamy na morzu z piratów. Gentleman Jinkies, to nie Gentleman Jack, dobre whisky. No, tutaj robimy robotę. Mam nadzieję, że Imperium nie poczuje się zagrożone z tego, że my tu wpływamy na ich wody terytorialne.
speak, but the only promise I make is to see. Trochę się obawiam, te dwie floty tutaj przepadną, bo wróg wydaje się mocny. O, uczta, dobry pomysł. Zmian. Fire in my soul. You dare rush me. O, coś tam jeszcze mają, ale mniej niż więcej. W sumie, czy warto się kryć? Teraz najwięcej czasu nam zajmuje pływanie, nawet dłużej niż budowanie, bo już większość rzeczy jest zmaksowanych. Możemy tych niewolników na bieżąco zużywać. O, klan Eshen. Być może z nimi pogadamy, bo ten front nas interesuje głównie pod kątem podbicia się wampira, a nie żeby tam się przenosić. Więc jeśli są siły, które mogłyby to zrobić zamiast nas, to super. To super. Approach, decadent. Yeah.
Tam tutaj tych technologii mamy całkiem sporo. Tego nie używamy, to średnio potrzeba. To samo ze smokami. No wezmę tą. No time. No time. Miałem być koniec dziadygi. Dokładnie. Sobie wszystko przebuduję. No, już tu jest takie zacne, jeżeli chodzi o levele. Jak on tu się znalazł? Jedną armię wycofam, bo nie chcę, żeby zaczął robić, co mu się że nie podoba. No, czyli mówię, ofensywa na wrogów nieumarłych się trochę odwleka, ale i tak jest zadowolony, że jeden odcinek przepłynęliśmy praktycznie. Przygotowałem, że będziemy płynąć po wszeczasy. To jest plus arki. Sama się regeneruje, sama werbuje. Po prostu taki lotniskowiec. Narzędzie do projekcji siły w dowolnym miejscu. Pod całym Aldorfem płyniemy. Well met this night. What do you have to say? Tutaj masz swoje wojenki, mamy swoje i wszyscy zadowoleni. Okej, czyli ci przestali istnieć, ich tutaj jeszcze ludzie zjedli. Trudno. A tego
dziadygi się stąd pozbędę. Nie chcę, żebym się tutaj szwendał pod domem. Bye bye. Nawet jakieś straty zadali, takie wyraziste, jakbym to ujął. Do not order me around. Przez złote miasteczko. No nie wiem, gdzie ten dziad Polas. Super. All powerful sorceress. What is your dark purpose? Cruel and deadly. Dobra. Chosen of Hecate. Blackheart. My powers are yours. Czy co? Zrobimy to save'em. I will destroy them. Ściągnę tu drugą armię, bo nie chcę wykrwawiać tej za bardzo. A, to jest ta zupełnie taka powołana na szybko. Mięso armatnie i jakaś tam zdolność blokowania wroga jest. Dobra. Tak więc pozdrawiam i w następnym odcinku mam nadzieję, że pokonamy Lizardmenów i kolejne akcje przeciwko wampirom, które widzę tutaj się teraz przeniosły. No nic, pozdrawiam i do zobaczenia. Może elfy teraz zniszczymy przy okazji tutaj idąc. No nic, zobaczymy.